Witam Cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. Jestem w pracy, bo musiałem rano zmontować filmik. Zaglądam do lodówki, chciałem jajka sobie zrobić i co? Czuję smród. Mówię, o co chodzi? A, to jest makrela. Ale nie śmierdzi, tylko jeszcze wszystko pięknie pachnie. Przedwczoraj kupiłem. Na śniadanie będzie makrela w takim razie. Sobota, więc czas na zakupy zrobione i za chwileczkę idę o 11, teraz jest 9:30. O 11 nagrywamy sieciakami Mannequin Challenge. Tylko obawiam się, czy w taką pogodę, bo jest minusowa temperatura, ile dzieciaków przyjdzie, zobaczymy. A jak coś, to zrobimy test, zobaczymy, sprawdzimy. Na bieżąco będę musiał wymyślać też jakieś tam te wszystkie pozy i tak dalej. Na żywca. Nie jestem przygotowany, ale myślę, że to nie będzie problem. Z takimi rzeczami nieraz sobie człowiek radził. O, teraz zakupy. Mydlina kupiona, kurczaczek już kupiony, ale teraz jeszcze jakaś wołowinka. I co, rosołek będzie chyba też. O, tu ryby są, proszę. Ale patrz, ale ona... A to jest jakaś grupa na musicali? No ale to jest akurat z Polski, więc... A ile jest osób? Jesteś na drugim miejscu, a to jest pod kątem czego? Ilości lajków? Tak. I ja już miałem kiedyś pierwsze miejsce, ale to były trzy osoby tylko. Ale to było, ale to jest piosenka taka, wiesz, taka polska, więc patrz, tutaj mam najwięcej, prawie 800, a ja mam... W okularach? A weź pójść. A nie, bo chodzi o to, że patrz, miałem taki pomysł, że patrz. Wiesz? Mido Mazur, jesteś na Mido Mazur. Tak, ale okulary chodzi, no żeby niby... Wiem. Niby, że widzę cię. Aha. Popatrz na mnie. A patrz, co jest, zareklamuj. Bo muszę tutaj dobić tyle. 1000 złotych był na pierwszym miejscu. A ile ta dziewczyna ma? Ja tam mam. 800. A tobie ile brakuje? 400. Patrz. Musisz nagrać swojego vloga o musicali. No ale to było kilka godzin temu wstawione, przecież to... Kilka godzin temu już jestem na drugim miejscu. Powiedz mi, jak zaczynasz swój dzień? Tutaj są ćwiczenia, matematyka, obrazek, zabawki. O, kasa jest też. Kasa, zabawki. I powiedz mi, co robisz teraz w tym momencie? Szukam, gdzie jest tutaj Miłosz. Miłosza? Na musicali szukasz? A ty jesteś na musicali też? No. A jaką masz nazwę? Marcelmazur.pl. Ej, ja wchodzę na to, a taki pan mówi: ej, na czemu wchodzisz? Przecież jest Mazur, a nie ma takie. No przecież jest Mazur. Zróbmy jeszcze inaczej. Ustawcie się przede mną i sprawdzimy, kto z was. A jeszcze dalej. I w różnych pozach wymyślicie pozy, czyli to będzie taki test. I zobaczymy, czy ktoś was się rusza, czy daje radę. Ok? Jadę kamerą teraz. To najważniejsze jest u was, żeby nie ruszać się, ale też nie ruszać wzrokiem za kamerą. Czyli cały czas się patrzymy tam. O właśnie, tak Miłosz teraz. Żeby nie było tego, wiecie o co chodzi, że nagle ktoś się spojrzy. Rozsunąć się i zobaczymy, czy przetestujemy. Thank you.
No i to jest zrobione. Muszę przyznać, że naprawdę jestem zadowolony. Myślałem, że będą ruchy, że będą się wygłupiać, ale po wstępnych ustaleniach ustaliliśmy, że musi być porządek, musi być wszystko bez ruchu i naprawdę jest fajnie. Zaczynamy, idziemy przez szkołę. Jest minus jeden chyba, ale może damy radę. Dobra, idziemy. Pomysły kreatywnie myślimy. Tutaj ławkę, zaliczyć ławkę. Bardzo dobrze tam dziewczyny, właśnie. Każdy teraz się wykazuje kreatywnością. Możecie tutaj, raczej szkoła, raczej ten, asfalt to tutaj nie. Ja jeszcze też przejdę tam, do na schodach. A nie, bo zamieniliśmy się plecykami, bo ten trochę bardziej męski jest. Dobra, czyli tak, Szymon biegniesz, tak? Tutaj idziesz, na luzaka. Nie na równo, nie musi być na równo, o. Tak? Czyli zaczynam, Szymon, od ciebie. Pojadę tutaj. Tutaj się szarpiecie, odwracasz się do nich. O, bardzo dobrze. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Co? Jak o pozę? No to a gdzie była wasza poza? Idźcie tam. Dobra, tutaj przejadę w tą stronę. Okej. Okay. A, poczekaj. O właśnie, dobrze, dobry pomysł, to mi się podoba. Tak mogę zrobić, okej. Okay. Tutaj do was przejadę w ten sposób. Pokażę też lekcję, dobrze. Przyjadę tutaj do was. Wszyscy w telefonach. Trochę za dużo tych telefonów, ale dobra, okej. Okay. Tutaj rozbita. Poczekaj. Ale wiesz co, zróbmy inaczej. Pokażesz? Bardzo dobry pomysł. Ale weź palcem na SP12. O, a ja wtedy tutaj przyjadę do was. Pokażę też szkołę SP12. Tak? Zrobię. Musimy nagrać takie muzyka, że możecie, ale bez ruchu, tak? Tak. Możecie, ale nie tak. Musimy też szkołę dobrze pokazać. No nie tak, że co? Tutaj w tej szkole się chodzi w ten sposób. Dobra, o, fajnie. Ale o, dobrze, słuchajcie, mi się właśnie podobasz. Tutaj, potrzebuję Milo, chodź tutaj z Marcelem. Chodźcie tutaj. Jest dobrze, właśnie zbiegasz, o to mi chodzi. Dobrze. Już jest okej, otworzy. A wy jeszcze was ustalam. Chodźcie tutaj i się przepychacie, na dół do szkoły biegniecie. I się przepychacie, kto pierwszy. Rozumiecie? Rozumiesz? Ej, właśnie. O, albo tak, dobra, no wyjdź tak jakoś. O, ale bez ruchu ma być, okej? Okay? 3, 2, 1, start. Komu jest zimno, to wchodzimy do szkoły. Zimno? Nie jest zimno. Padło. Trzy, dwa, jeden, start. Dwa i nie patrzycie się na mnie. Jak ja idę pomiędzy wami, to nie patrzycie się na mnie, tylko w jedno miejsce. Trzy, dwa, jeden, start. Słyszycie? Wszyscy się ustawiamy tutaj na linii. Na tą ręczną. Dobra. Wszyscy ustawiamy się na linii, nie przekraczamy linii. Wszyscy. Albo... Dobra, wy zostańcie. Zostańcie, okej. Okay. Teraz ja powiem, kto wygląda sportowo, bo nie jesteście przygotowani. Co? Co boli? No nie żartujcie, dziewczyny, bez przesady. Jeszcze raz robimy. Jeszcze jeden dubel, uwaga! Wiem, brawo. Zwłaszcza brawo dla dziewczyn, bo miały najciężej. Brawo! Dziankę. Cześć, Kacper. Halo. Kacper.
Cześć, Kacper. No odzywaj się. Cześć, znasz mnie? Kacper, cześć, znasz mnie? Halo? 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 No co, on się wystraszył. On się wystraszył, to jest. Co zrobiłeś? To są twoje rysunki? Tak. Dzisiaj to zrobiłeś? Tak. To dzisiaj zrobiłem. To dzisiaj. To dzisiaj, tak dzisiaj. I to dzisiaj, i to dzisiaj. A to jest Lego, co to jest? Lego Ninjago? No. Ale pomyliłem się właśnie Lloyda. A pokaż mi, kto to jest? Kto jest kim? Lloyd Kai. Lloyd Kai. A tu to jest drużyna kogo? Drużyna Ninja. A, Ninja. A z drugiej strony? Smoki. Smoki? Wymyślimy sobie ich smoki. To są wymyślone przez ciebie smoki? Tak. Kai ma takie. Lloyd ma takiego, Kai ma takiego, Kol ma takiego maleńkiego. Po obiedzie postanowiłem, że się położę, bo ostatnie dwie noce bardzo mało spałem. I jak zjesz, nie wiem czy ty też masz tak, że jak się zje, to po prostu to człowiek jest troszeczkę śpiący. I wykorzystałem, położyłem się około 40 minut, bo dzisiaj imprezka jest nocna, a ostatnie dwie noce to były takie, że mało przespałem, więc mówię, trzeba się przygotować. Zaraz się dam. Proszę. No, no zaśpiewaj. A to jest konkurs śpiewania, tak? I ty zostałeś z klasy wyłoniony? Dwie osoby, tak? No to zaśpiewaj, co będziesz śpiewać? No, nie powiem. Stąd coś wybierz albo stamtąd. Milo też chodź. Przyjechaliśmy nagrać do zawoży chłopaków, do babci. No i po drodze mijamy pracę, to mówię, wstąpimy i tylko lipa. Odwaliłem taki numer, że... Bo Marcel jest uszykowany, tak, no niezbyt elegancko, Kasia ich uszykowała. Do babci na noc i ja wziąłem, uszykowałem dla nich ładniejsze koszulki do nagrania i zapomniałem. Ale może chociaż jeden nagramy odcinek do Odkrywa. A możemy, o widzisz, Skittles, co chcesz? Za godzinkę jest impreza, idziemy z Kasią na Andrzejki, a ja co robię? Zobacz. Nie jestem przygotowany, ubrania jeszcze nie są przygotowane, ale przygotowuję sobie rosół. Wiesz po co? Po to, żebym dobrze się czuł. Muszę być przygotowany. Często jak są jakieś takie większe imprezy, to przygotowuję sobie rosół. Przed wyjściem szklaneczkę wypiję. Będę się dobrze trzymał. A tutaj jest kurczak. Jestem pierwszy raz zdziwiony kurczakiem, który skórę miał bardzo ładną, ale w środku czuję, że nie jest najlepszy. I w ogóle tutaj jest taki bardziej brązowy. To mięso się rozwarstwia. Z reguły jak jest kurczak, na skórę ma ładną. Ładna jest skóra, nie zamrożona, nie taka, nie ciemna, to wszystko jest reguł ładnie, a tutaj jestem zaskoczony, pierwszy raz. Teraz jest wielki moment wychodzenia i Kasia mi zawsze, jak są imprezy, zawsze mi pokazuje swoje ubrania, swoje propozycje i ja jej podpowiadam, co ma się ubrać. Taki ze mnie facet. To jest propozycja numer jeden. Jesteśmy na imprezie Andrzejkowej, mamy osobną salę, zaraz tutaj wejdę, natomiast pokażę jak to by wygląda. Później pewnie nie będę pokazywać, nie wiem ile tu jest osób, 150, a bo jeszcze jest na górze, tutaj są osoby. I teraz pójdziemy, my mamy osobną salę, to są tutaj Państwo. Słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć, bo Wy mnie znacie jako fotografa, ale nie wiem czy mnie znacie jako youtubera. Znam, ja znam. Tak? To słuchajcie. Widziałaś coś? Dobrze. Dzisiaj będę też coś nagrywać. Jeżeli ktoś nie chce, żebym kogoś nie nagrywał, omijał, to niech mi powie. Ale na pewno nie będę nagrywać podczas tutaj przy stole, w takich sytuacjach, które mogą dzieciom się nie podobać, bo mnie ogląda dużo dzieci. A teraz tylko tak mi się ręka podoba. To co ty chcesz nagrywać? Stół będę nagrywać.
sala jest pusta, więc ktoś musi zacząć. I zaczynamy my. Już jest druga godzina, chrypka mnie bardzo mocno trzyma. Mamy tam barszczyk chyba, jakąś zapiekaneczkę. Impreza jeszcze będzie do 4 godziny. A teraz czas pozdrowień. Wybieram pozdrowienia, które są albo najszybciej napisane, albo są związane tematycznie z ostatnim filmem. Najszybsza była Sandra K. Sandra, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że właśnie byłaś pierwsza. Kamila Ryk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeżeli będzie nowy kanał, jeżeli będzie kanał z grami i będzie jako kanał, a nie tylko wstawki we vlogach, to będzie to zupełnie nowy kanał, to na pewno, żeby nie mylić, bo to za dużo mieszania będzie. WSFF89. Miłosz może korzystać normalnie z internetu, ma pakiet praktycznie, że bez limitu, korzysta kiedy chce, ale nie ukrywam, że w jakiś tam sposób go kontroluje. To nie jest tak, że ja jestem ojciec stary, który nie wie, jak sprawdzić różne rzeczy, więc tak, kontroluję go. Discolor, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No tak, mam 40 lat, gadam jak podniecony, tak jak teraz właśnie, ale cieszę się z tego. Wiesz dlaczego? Dlatego, że mam te 40 lat, ale jestem ciągle podjarany tym, co tymi nowymi pomysłami i tym, że mi się chce. Naprawdę, ilu 40-latkom by się chciało na przykład robić coś takiego? Praktycznie rzucić pracę pewną na rzecz tego nagrywania, coś co może nie być pewne, ale sprawia przyjemność. Oliwia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tak, wyświetleń mam więcej, dlatego że codziennie wrzucam. Inni youtuberzy nie wrzucają codziennie. Tutaj się akurat odniosłem do Karolka, bo tam było nawiązanie do tej agencji. Natomiast Karolek ma chyba milion czy ponad milion subów, a ja 36 tysięcy, 37. Angelika Marczyk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tutaj, że stara się, żeby syn odrabiał zaraz po szkole, ale najlepiej jedną godzinę lub dwie. Tak, według mnie, też tak jest najlepsze rozwiązanie. Nie zaraz po szkole, bo człowiek jeszcze jest zmęczony, chwilę odpocząć i później odrobić lekcję. Ja będę uczył Miłosza, żeby on właśnie tak robił. Właśnie tak, jak ty zaproponowałaś. Szczepanek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wielkie show, tylko chodzi o to, żeby wprowadzić coś nowego, te gry, nie bać się. Chociaż ja nie lubię grania, uważam, że długie granie jest złe, ale nie wolno się poddawać, nie wolno mówić tak, że od razu zniechęcać się. Nie, ja tego nie będę robić. Reaper, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Być może ta sieć czy inna jest lepsza, nie wiem, nie jestem w żadnej sieci. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie, to chętnie. Nawet nie wiem, jakie korzyści dają sieci, naprawdę. Sieć partnerska, nie wiem, jakie daje korzyści. Wiem, że pobierają marże, trzeba się z nimi dzielić kasą. Załatwiają jakieś tam kontrakty, różne rzeczy, ale nie wiem dokładnie. Elektra Music, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tutaj proponuję, żeby to był oddzielny kanał, ale jednocześnie obawia się, że to będzie kosztem czegoś. Tak, masz rację, zawsze uważam, że coś jest kosztem czegoś. Tylko pytanie, co bym odrzucił? Na pewno nie vlogi. A, i to wszystko. Szybciutko dzisiaj. To już koniec. Jutro się widzimy, jutro będzie znowuż piękny dzień. Na pewno będzie piękny. Do jutra, trzymaj się, cześć.